W porządku obrad dziesiątej sesji radnych powiatu sieradzkiego znalazła się m.in. uchwała w sprawie umowy z gminą Brzeźnio na dofinansowanie budowy i modernizacji drogi Brzeźnio-Lipno. M.in. będzie kontynuowany remont biura wystaw artystycznych. Trwają również prace na terenie placówek oświatowych. 16 lipca to dzień bardzo ważny w życiu absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zakończyła się rekrutacja do szkół średnich. Wyniki rekrutacji i wnioski radnym przedstawił naczelnik Wydziału Oświaty Józef Jura. O rekrutacji Rozmawialiśmy ze starostą Mariuszem Bądziorem. Podwójne roczniki, czy podwójne klasy, bo jest i szkoła podstawowa, roczniki po szkole podstawowej i roczniki po gimnazjum. Oczywiście pokryły się te roczniki. Przygotowaliśmy się do tego, żeby wszystkich uczniów z naszego powiatu zmieścić. Przygotowaliśmy po 1050 miejsc. Łącznie przygotowaliśmy 2118 miejsc. Proszę powiedzieć, w wyniku tej rekrutacji, ile uczniów dostało się do tej szkoły, która była dla nich w jakiś sposób wymarzona? 1059 miejsc było po podstawówce. I po podstawówce zostało przyjętych uczniów 849, natomiast po gimnazjum na 1059 miejsc zostało przyjętych 833 uczniów. I jakie były główne powody, dla których ci uczniowie nie dostali się do tych szkół? Były pewne błędy, jeżeli chodzi o samą rekrutację internetową. Niektórzy po dwa razy logowali się, niektórzy nie wpisali pewnych danych i tutaj te błędy również wpłynęły na to, że dużo czy pewna część uczniów nie została dobrze zrekrutowana. Czy jest taka możliwość, żeby uczniowie w Powiecie sieradzkim nie znaleźli miejsca w żadnej szkole? Jeżeli tak, to jak ta sytuacja liczbowo wygląda? A jeżeli nie, no to ile miejsc pozostało? Jeżeli chodzi o nasze szkoły tutaj na terenie miasta Sieradza, mówimy tutaj o pierwszym liceum Jagiellończyk, czy o drugim liceum Żeromskim, czy o zespole szkół tutaj jedynka. Te szkoły tak naprawdę zakończyły rekrutację. Ja dodam, że w, w liceum... W pierwszym liceum rozszerzyliśmy jeszcze klasy i daliśmy po pięć klas, czyli pięć klas po szkole podstawowej i pięć klas po gimnazjum i tak samo zrobiliśmy w zespole szkół, czyli w technikum, gdzie jest również po pięć klas. I tam w tych szkołach nabór się zakończył do jakich jeszcze w drugim terminie, bo dodatkowa rekrutacja będzie. Uczniowie będą mogli aplikować. O, tak, mamy jeszcze, mamy jeszcze 224 miejsca bodajże w szkołach. Myślę, że to są te osoby, które jeszcze nie dostały się z różnych przyczyn do tych szkół, które chciały. Zespół szkół numer 2 ma jeszcze pewną rekrutację, ale na pewno mamy miejsca wolne w, w, poza sieradzem, czyli w Błaszkach, Złoczewie i Warcie. Tamte szkoły cały czas jeszcze są w stanie przyjąć naszych uczniów. Mówię tutaj o szkole branżowej pierwszego stopnia, jak również o technikum informatycznym, gdzie również są jeszcze wolne miejsca. No tutaj rekrutacja, jeżeli chodzi o szkoły w Sieradzu, no praktycznie jest zakończona. Może być problem z ilością przyjętej młodzieży do szkół? średnich w niektórych przypadkach mogą być lekcje prowadzone na dwie zmiany jak to będzie w powiecie środki? po to żeby nie było dwuzmianowości stworzyliśmy większe klasy czyli 35 osób w klasie kiedy rusza dodatkowa rekrutacja tak ja zachęcam Tutaj młodych ludzi, żeby do 24 lipca do godziny 12 zdążyli się zrekrutować, dlatego że po tym terminie system zamknie i już rekrutacje i ci uczniowie znajdą się poza systemem. Rozpatrzona została również skarga Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Sprawą ośrodka dotyczącą funkcjonowania i finansowania zajmowaliśmy się już wielokrotnie. Niestety zainteresowani nie mogą znaleźć wspólnego rozwiązania w tej sprawie. Tym razem radni rozpatrywali skargę Rady Rodziców na działalność zarządu i wicestarosty. Radni w swoim głosowaniu uznali skargę za niezasadną. W związku z podjętą uchwałą w sprawie inwestycji drogowych dokonano zmian i przesunięć w budżecie powiatu. Przykładem takich inwestycji to jest chociażby gmina Błaszki, gdzie teraz realizujemy drugi etap, jeżeli chodzi o drogę w Ruble w Gruszczyce. Następnym, następną chociażby inwestycją jest tutaj Lipno w gminie Brzeźnio, gdzie również przy, przy współpracy i powiatu i samorządu gminnego i oczywiście wojewody uzyskaliśmy dofinansowanie, że będziemy myślę, że będziemy mogli zrealizować taką inwestycję. Jest to główna droga w gminie Brzeźnio, w samej gminie. Jak ta droga wygląda, to szczególnie widzą mieszkańcy gminy Brzeźnio. Udało nam się doprowadzić do tego, że razem z panią wójt Wspólne, po wspólnych rozmowach doszliśmy do tego, że gmina brzeźnio dofinansuje nam do tej inwestycji jest to kwota 800 tysięcy złotych, tam z niedużym kawałkiem. I myślę, że jeżeli dojdzie do przetargu, że kwota przetargowa nie będzie większa od tej kwoty, którą żeśmy zakładali. Zakładając, że powiat ma określoną kwotę na drogi, to bez współpracy z gminami, bez dotacji zewnętrznych. Czyli mówię tutaj o Marszałku, mówię tutaj o Wojewodzie, to powiat naprawdę nie zrobiłby za wiele. Natomiast przy tej współpracy, przy dofinansowaniu, przy tworzeniu pewnych wspólnych budżetów na drogi, naprawdę na Powiecie Sierackim te drogi. Powoli, ale ulegają polepszeniu. Wiadomo, że na terenie powiatu Sierackiego, w naszych powiatowych szkołach, te szkoły wyglądają już zupełnie inaczej, jak jeszcze wyglądały, chociażby 5-10 lat do tyłu. One z zewnątrz już są w miarę poodnawiane. Chcielibyśmy wejść do środka, do szkół. Udało nam się zrobić boisko w mechaniku, prawda, te dwa lata temu. Teraz będziemy robić salę gimnastyczną, będziemy ją odnawiać, będziemy remontować tą salę gimnastyczną. Ja myślę, że jeżeli budżet nam pozwoli, a chciałbym to do, do tego dojść już po wakacjach, może udałoby nam się, żebyśmy wzięli się, rozpatrzyli, jakie inwestycje moglibyśmy zrobić jeszcze w szkołach. Mówię o salach gimnastycznych w naszych szkołach, ewentualnie biuro wystaw artystycznych, gdzie część zaczęliśmy już roboty, bo z jednej strony z jednej działki została odwodniona elewacja. Będziemy do tego dążyć, żeby również BWA wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Warto przypomnieć i pamiętać, iż dodatkowa rekrutacja do szkół trwała będzie do 24 lipca do godziny 12.